No i dobra, zgadliście, więc macie tutaj na odcinaczku sprzęt, który kiedyś tam naprawiałem, to już chwilę temu, dawien dawno był na odcinku jednym. Miałem się na nim przejechać, ale wyszło na to, że niestety szybko go oddał, no i nie przejechałem się. Ten względem mojego Kawasaki, no jest deczko większy, tak wam powiem. U mnie muszę plastiki wreszcie kiedy założyć, kurde, ojej. Tak, tu są koła dwunastki. U mnie są jedenastki, no, jeden cal różnicy. Co ja muszę przy tym kładziku zrobić? Teraz jest problem taki, że nie pali na jednego gara. Mianowicie będę musiał tutaj wszystko rozebrać od góry, dobrać się do zaworów, sprawdzić jak tam jest, czy na płytki zaworowe, czy normalnie, tradycyjnie są zawory ustawiane, czy ewentualnie są jakoś mechanicznie. Albo jeszcze jest opcja, że są nieustawialne zawory, jak w samochodzie. No zobaczymy, no nie będę gdybał, nie będę zbytnio myślał, co tam jest. Cóż, no będę grzebał przy nim. O nie, psiur już przyszedł, będzie pewnie srał mi zaraz tu. Uciekaj stąd! Nawet nie myśl, kurde, żeby lać po tym kładzie. Uciekaj stąd! No. Już się, już widzicie, już się nadstawiał. Kurde, Hasiu! Uftol, tłumacz się przed widzami. Coś ty chciał zrobić. Coś ty chciał zrobić, he? Nie wolno tak robić, nie wolno. Uciekaj, uciekaj stąd. No tak się ma, no taki krótki filmik informacyjny. Jak widzicie, ulep też stoi, czeka na części, czekam na odpowiedź z diabolini.pl. A propos części, bo jest też z nimi problem. No i cóż, no. Ulep czeka na części. Sportsmana muszę rozebrać. Też będziemy tutaj działać. Mam na to tydzień, bo kolega będzie dopiero za tydzień w piątek, więc tydzień czasu mam, żeby tutaj porobić go na spokojnie. I cóż, no, jak pewnie zaraz do pytania, kiedy zrobię Kawasaki moje, bo tak stoi i stoi i stoi i stoi. No nie mam funduszy na razie na nie. No, tutaj już powinien traktor stać. Ale na chwilę obecną no nie ma nic. Pasuje jakiegoś traktora kupić, jakiś sprzęt rolniczy, trochę tu posprzątać na tej małej gospodarce. Powywalać to, co niepotrzebne. Więc tym was nie będę zanudzał po prostu. A jak będę grzebał coś przy nim, będziecie chcieli, no to ponagrywam jakieś odcineczki. Nie będziecie chcieli, no to nie ponagrywam. Dla mnie byłoby przynajmniej tyle lepiej, że nie musiałbym latać z kamerą i marnować na darmo czasu. No, byłoby szybciej. Jak wiecie, niestety mój PID idzie na sprzedaż. Niestety go sprzedaję. TTR-ka też pójdzie na sprzedaż. No niestety. WS-kę to za niedługo zaczniemy odcineczki robić, jak się usprzątnę z tamtymi sprzętami, bo obiecałem. O, teraz coś zauważyłem. O, nieładnie. Nieładnie. Co to się tu stanęło? No. Sto dziesiątka też będzie do robienia, ale jej raczej nie sprzedam. Czekam na ramo. Może się uda jakieś wygarnąć. Co dalej z kanałem? Na razie aż tak źle nie jest. Coś tam będziemy grzebać przy motorach, coś tam będziemy januszować. Na razie nie myślę jakiegoś tam nowego pita kupywać, dopóki nie kupię tego, na co kasę zbieram. A potem będziemy ewentualnie, jak już się uporam ze wszystkim, to będę ewentualnie jakiegoś pita może składał. Coś mi się wydaje takiego, że chyba coś poskładamy, jakiegoś pitbike'a. Myślałem nad jakimś coś pseudo pitbike połączony z SX85, coś takiego. Czyli taki pół KTM, pół pitbike, coś ale typu takiego. 85 albo 65, coś takiego. Te dwa motorki, żeby połączyć. Ale to ewentualnie będziemy kroić projekt, jak zrobię to, co mam zrobić, wszystko. Jeszcze muszę posprzątać sobie. Nie w garażu.
Tutaj muszę przeprowadzić naprawdę duże sprzątanie. Cóż, no półeczki jakieś by się przydały na śrubeczki. No wiecie, już wam nieraz mówiłem, że ja mam bardzo dużo sprzętów, a nie mam gdzie tego trzymać. Muszę jakieś właśnie coś ale typu takiego, jak mam tutaj na śrubeczki. Tutaj ścianę całą zrobić z tego, z takich pojemniczków. Większe, mniejsze pojemniki, całą taką ścianę, tutaj walnąć jedną. Muszę tutaj porobić miejsce na jakiś stół, jakieś dobre oświetlenie. Stół, tu gdzieś będzie pewnie tokarka stała, jakaś frezarka, jakaś wiertarka stołowa, szlifierka i takie typu sprawy. Muszę teraz to wszystko zbierać powolutku, pieniążki, no i organizować sobie, żeby te projekty się gdzieś kroiły, nie? W zimie będzie teraz zima szła, no to pasuje, żeby kurde tutaj te sprzęty wszystkie pokupić, tutaj posprzątać, zrobić miejsce kurde i mieć gdzie dla was nagrywać odcinki, no bo silnik tu zawsze można wprowadzić, ewentualnie motor, chociaż trochę ciężej będzie, ale pitbike'a mogę na przykład wprowadzić, rozebrać go na części. Na przykład ja bym kroił projekt dla was z tym pitbike'iem do składania i moglibyśmy powoli tutaj jakiegoś składać, nie? Miejsca niby nie ma dużo, ale jak wstawię półeczki, te co teraz tutaj mam, takie półki szerokie, zamienię na półki wąskie, takie z takimi pudełeczkami. Z jednej strony by się zrobiło jakąś szafę, na takie większe róbcie, bo tutaj i tak sporo jest do przesegregowania. Pełno śrubek tego wszystkiego jest w pojemniczkach takich różnych, przeróżnych, a tak to bym przynajmniej wiedział, co gdzie jest, nie? Żeby to wszystko posegregowało, no to byłoby super. Wiem. Tam mam taki syf, jakich jest mało. Nie ukrywajmy, no też się z tym z wami zgodzę. Ale cóż, no. Za dużo rzeczy. Już jakiś jeden silniczek, zaraz tam drugi silniczek, pewnie za niego jeszcze wpadnie jakiś silnik, no i cóż. No i się zaczyna po troszeczkę robić brudno. Brudno. Dobra, no, nie przedłużajmy tego odcineczka. Ja się biorę jeszcze zaraz za... Zaraz się biorę za... tego... Zaraz się biorę za transita, bo muszę go już wreszcie poskładać. Roboty jest odpierona, no. To co widzicie na filmikach to jest nic, to jest malutki ułamek tego co kurde mam do zrobienia w ciągu jednego dnia, więc musicie mi wybaczyć, że tak na przykład z filmikami jest ciężko, taki przymulany łażek, kurde, język mi się plącze, bo jestem dosłownie zmęczony tym wszystkim. Aha, i zapomniałem wam powiedzieć, no bo pewnie zaraz będą pytania. No cóż, oferta była ważna do końca tygodnia tego z mojego pitbike'a, ponieważ no, teraz znowu zacznę pracować, urlop się kończy, wypieprzaj mucho, urlop się kończy, no i jestem wieczorami, ja też tak za bardzo nie mam czasu zbytnio się bawić w jakieś sprzedawanie, mianowicie ile chcę, no 6,5 chcę za tego pita. Jest tam sporo dodatków, zapraszam na grupę na Facebooku, link na dole w opisie pod filmem, tam macie, wystawiłem go na grupie, tylko nie wystawiałem go na jakichś OLX-ach, czy coś sprzedajemy, czy coś takiego, wystawiłem go tylko i wyłącznie na grupie, za 6,5, zaraz mi powiecie, że ojej, za 6,5 to ja mam super crossa. Powiem wam tak, to jest pitbike pod zawody robiony, do zapieprzania, do rywalizacji w zawodach. Więc no nie ukrywajmy, no biorąc pod uwagę to nie jest wcale taka duża suma względem tego, jakie tutaj są podzespoły i czym ten pitbike tutaj włada. No są nowe opony, nowy napęd cały na łańcuchu DID NZ3, w ogóle się praktycznie wyciąga, z przodu Fast Ace zawieszenie bardzo dobre, w pełni regulowalne. Z tyłu macie DNM ze zbiorniczkiem, tak samo wszystko jest porobione, no nie poci się, leciutki luz jest na tylnym amortyzatorze, jest leciutki luz jeszcze, no ale tutaj nie ma zbytnio czym się przejmować. Cóż, no lagi, amortyzator, nic nie cieknie, wszystko jest super, no grip jedynie byłyby do wymiany, nie mam palnika,
Trzeba byłoby tutaj podgrzać i wyprostować tą klameczkę sobie. Gripy wymienić, bo są troszeczkę popękane. Z tyłu zapomniałem tam w aukcji napisać, w aukcji, no, w ofercie, że brakuje wydechu waty. Osłona pod silnikiem jest pęknięta, ale to też niczym nie przeszkadza, bo to w każdym jednym, jak ktoś ma aluminiową osłonę, to prędzej czy później i tak u niego to tutaj odłamie się ten przód. Ogólnie no w tyle, co ja tutaj w to roboty wsadziłem po zakupie, jak kupiłem tego Pita, potem ile tutaj roboty wsadziłem, więc no, mi się wydaje, że aż taka wygórowana cena nie jest, bo jest wszystko porobione, no nie ma luzów, nowe oponki, klocki, dwa komplety daję w gratisie, olej do wymiany, jakby sobie ktoś chciał na świeżo wymienić, chociaż nie jest dawno zalany olej, niedawno zalewałem świeżym olejem, no i cóż, no. No i tyle, no. Nie chcę się za bardzo rozgadywać na temat tego Pita, bo jak ktoś chce więcej wiedzieć, co było tu robione, jakie były, czy były jakieś awarie, jakie były awarie, no silnik jest z 2019 roku, też świeży, można powiedzieć, silniczek jest założony, nie ma dużo motogodzin nalatane, bo nie miałem czasu jeździć. No. Cała historia jest na tym kanale tego MRF-a, więc jakby ktoś chciał na zawody super sprzęta, no to tylko 170, powiem wam, robi robotę, tylko trzeba umieć jeździć. No, ja jeździłem na spokojnie, można powiedzieć, zbytnio nie szalałem, na ostatnim odcinku tylko przygazował, a tak to przeważnie to jeżdżę na spokojnie. Nie lubię męczyć sprzętu, o tak wam powiem. Cóż, no i tyle. No. Ja bym ktoś chciał no, kontaktować się przez grupę na Facebooku ze mną. No nie ma opcji dzwonienia zbytnio, nie daję numeru telefonu. Ponieważ no nie chciałbym, żeby potem jacyś widzowie do mnie wydzwaniali z głupimi jakimiś tam, kurde, że komuś coś się tam przy picie dzieje i porady będą szukać, no. I potem będę w pracy telefony same odbierał, a nie będę pracował. A jak będzie coś ważnego, to będzie problem z dodzwonieniem się do mnie, nie? No. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, o co chodzi. Tylko takie poważne osoby, które chcą rzeczywiście kupić pewnego Pita, mogą ewentualnie do mnie napisać. No, cena nie podlega żadnej negocjacji, no, 6,5 muszę za niego wziąć. I tak już jestem w plecy sporo, tyle co w niego pieniędzy wsadziłem, więc i tak już jestem w plecy. Tak. No cóż. Tyle. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnej produkcji Pana MRF-a za niedługo. Mam nadzieję, że coś ruszy z filmikami znowu, więc na razie, do usłyszenia, do następnego, trzymajcie się, hej! 3, 2, 1, go!